Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Agnieszka Chudek, tak jak mnie Szymon przedstawił. Mam przyjemność pracować w Delcie oraz oddawać się różnym innym popularyzatorskim czynnościom, na przykład pracy w szkole i prowadzić różne własne działania w tym kierunku. Chciałabym Państwa zaprosić teraz na nieco bardziej przyziemną część wieczoru, czyli z tego, o czym mówił mój poprzednik. Zejdziemy tu bardzo blisko do takich najbardziej przyziemnych spraw związanych z fizyką, po to, żeby pokazać Państwu, tym, którzy wchodzicie dopiero i odkrywacie ten świat, tym, którzy jesteście już na dobrej drodze, żeby robić takie wspaniałe rzeczy, jak to, o czym mówił mój poprzednik i o czym będą mówili moi następcy, żebyście nie zapominali też o tym, że tak naprawdę tą fizyką można się bawić w najmniejszych aspektach dnia codziennego. No właśnie, bawić się. Dlatego ja Was zapraszam na kilka zagadek. Zagadek, można powiedzieć, bardzo prozaicznych i trywialnych, ale czy tak trywialnych to się okaże? Może intuicja tutaj niektórych z Was i nas zwiedzie, pierwsza intuicja, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. No i właśnie, motywem przewodnim mojego wystąpienia będzie pytanie, co dalej? Czyli pojawi się kilka problemów i Wy będziecie musieli odpowiedzieć szybko, tak jak Wam się wydaje, co się stanie dalej. No i żeby nie przedłużać, mamy zagadkę numer jeden. Można powiedzieć, że to jest taki najbardziej powszechny problem, z którym spotyka się każdy na każdym etapie tak naprawdę nauki i poznawania fizyki. Co spadnie pierwsze? No i mamy takie warunki. Są dwie kule, które mają te same rozmiary, taką samą powierzchnię. Można powiedzieć, że one są pokryte czymś, jakąś warstwą, na przykład nie wiem, epoksydu, który sprawia, że są tak samo śliskie. Nie jest tak, że jedna z nich jest bardziej chropowata niż druga. Tak jak powiedziałam, mają identyczne rozmiary, różnią się materiałem wykonania. Jedna jest ciężka, ołowiana, a druga jest lekka i drewniana. No i te dwie kule upuszczamy z bardzo dużej wysokości. Tutaj bardzo dużej, w takim naszym klasycznym mniemaniu bardzo dużej. No i pytanie najbardziej klasyczne z klasycznych, która z nich spadnie pierwsza? Czy to będzie ciężka kula ołowiana, czy lekka drewniana, czy spadną na ziemię równocześnie? I teraz nie zastanawiamy się, kto głosuje, że spadnie na ziemię kula ciężka pierwsza. Dobra, kto? Słucham? Jeśli to jest w atmosferze. To widać, chmurki są przecież, oczywiście. Kto głosuje, że lekka spadnie pierwsza? Okej, okay. A kto mówi, że spadną w tym samym momencie? No dobrze, czyli można powiedzieć, że głosy się rozdzieliły w miarę porówno, a nawet może z lekką przewagą spadną równocześnie. No to teraz zastanówmy się w takim razie, co tutaj się wydarzy. Pierwsze pytanie, które zadaje sobie fizyk, jakie tutaj działają siły na te kule? No oczywiście każdy z Was powie, że będą to siły grawitacji. I ja teraz zrobiłam tutaj taki mały przeskok, mianowicie wyłączyłam powietrze. No bo jeżeli wyłączymy powietrze, wyłączymy atmosferę, tak jak pan profesor powiedział, to się dzieje w próżni, no to są to jedyne siły, które na te kule działają. No i tak jak Państwo widzicie na slajdzie, no zdecydowanie na cięższą kulę działa większa siła grawitacji. Czy to oznacza, że ona spadnie pierwsza? No oczywiście, że nie, ponieważ to, że działa większa siła, to wcale nie oznacza większego przyspieszenia, no bo większa siła przez większą masę daje to samo przyspieszenie G. To nikogo z Państwa dziwić nie powinno, a nawet jeśli dziwi, to nie jesteście w tym odosobnieni, ponieważ, tak to powiedziałam, ponieważ jeszcze przed 1590 rokiem to wcale nie było takie powszechne. To, o czym my tutaj teraz mówimy, co dla nas jest oczywiste. Wtedy to właśnie Galileusz przeprowadził słynny eksperyment, w którym udowodnił niejako, że obiekty o różnej masie spadają na Ziemię w tym samym czasie. Wcześniej to po prostu była jakaś herezja, prawda? I nikt w to nie wierzył. On dopiero musiał się wdrapać na krzywą wieżę, upuścić dwie różne kule o różnych masach i ku zdziwieniu tłumu wszyscy zaobserwowali, że one spadają w tym samym czasie.
Jest też bardzo spektakularny filmik. Możecie sobie Państwo teraz tu zrobić zdjęcie, żeby później sobie obejrzeć cały na YouTubie, ponieważ teraz tutaj nasz czas antenowy nie przewiduje takich aktywności. Ale obejrzyjcie sobie ten eksperyment, kto z Państwa nie widział. Jest gigantyczna komora zbudowana, z której można odpompować powietrze, więc będzie komorą próżniową. I jest tam po prostu przepięknie pokazany ten eksperyment, gdzie zarówno kula do kręgli, jak i piórko spadają w tym samym momencie. No dobrze, ale my rozważyliśmy to nie w naszej atmosferze, czyli nie w chmurkach. Co się dzieje w momencie, kiedy w grę wchodzi opór powietrza? No to szybkie przypomnienie dla młodzieży starszej i dla przyjaciół Delty. Może informacja nowa dla świeżych adeptów, że pojawia się siła oporu powietrza, to wiecie, ale to, że jest ona proporcjonalna do kwadratu prędkości, podajemy jako pewnik w tym momencie. Czyli im szybciej nasza kula spada, tym większy opór stawia. Można się o tym przekonać chociażby szybko jadąc na rowerze, że im szybciej się jedzie, tym też jest ciężej. No dobrze, no to im większa prędkość, tym większa siła oporu. No to co się stanie, jak ta siła oporu będzie wyglądała podczas spadania? Obie kule przyspieszają, czyli spadają coraz szybciej, czyli dla obu z nich siła oporu rośnie. No dobra, ale ta siła nie może przecież rosnąć w nieskończoność, no bo jakby w pewnym momencie była tak duża, to co, to te kule by zawróciły? No bez sensu, prawda? Czyli ta siła oporu może rosnąć tylko do momentu, aż wyrówna się z ciężarem tych kul. No i teraz już pewnie większość z Państwa widzi, co tu się wydarzy. W momencie, kiedy ta siła oporu wyrówna się z ciężarem, no to kula przestaje przyspieszać. Czy to oznacza, że ona się zatrzymuje? No oczywiście, że nie. Ona po prostu już nie nabiera prędkości, czyli osiąga prędkość graniczną. No i która kula osiągnie pierwsza prędkość graniczną? No oczywiście ta lżejsza, no bo siła oporu może urosnąć tylko do wartości jej ciężaru, prawda? Podczas gdy ciężka kula ołowiana ciągle przyspiesza, no i koniec końców wyprzedza naszą lekką kulę, ponieważ ma większe V graniczne. To też spadnie na ziemię pierwsza. Ktoś z Państwa taką intuicję miał od początku? Cudownie, no to jesteście na dobrej drodze. Lecimy w takim razie zagadka numer 2. Jesteście na dobrej drodze do bycia dobrymi fizykami, dużo lepszymi na przykład niż ja jestem. Mamy szpulę. Każdy wie, jak wygląda szpula. No to kto nie wie, to widzi. To jest takie coś, na co można nawinąć kabel, włóczkę, drut czy inne rzeczy możliwe do nawinięcia. No i teraz my taką szpulę ciągniemy za nawinięty na nią sznurek i ciągniemy ją tak, żeby ona się poruszała jednostajnie i żeby się nie ślizgała. Czyli na przykład kładziemy ją sobie na dywanie, tak jak tu pięknie jest narysowane. No i pytanie będzie, co dalej, czyli w którą stronę będzie się obracać nasza szpula. Czy ona będzie się rozwijać, czyli w tamtą stronę, czy będzie się nawijać nasz sznurek, czy też będzie się poruszała równo ze sznurkiem. No i teraz długo się nie zastanawiamy, kto mówi, że będzie się rozwijać, czyli my ciągniemy do przodu, a ona leci do tyłu. Wysoko. Dobra, tu kilka, tu kilka. Kto mówi, że będzie się nawijać na sznurek? No tak jakoś, czyli co, reszta mówi, że będzie się kręcić w miejscu? No coś mi się wydaje, że nie wszyscy zagłosowali. A tu właśnie chodzi o to, żeby tak jak wam się wydaje. Nie ma co myśleć za dużo na początek. Teraz jest czas na myślenie, czyli analizujemy ten ruch szpuli krok po kroku. No dobra. Brak poślizgu to oznacza, że jest siła tarcia. Na dywanie powiedzieliśmy. Ruch jednostajny to znaczy, że siła wypadkowa jest równa 0, czyli to tarcie musi równoważyć siłę, z którą my tę szpulę ciągniemy. Bingo, mamy to na rysunku. No i teraz zastanawiamy się, która siła, w którą stronę tę szpulę chce kręcić. Czerwona siła, ciągnięta za środek tego mniejszej osi, no będzie nam tę szpulę kręciła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazuje strzałka. Zielona siła, czyli tarcie, ciągnie w ten sposób, czyli będzie kręciło w drugą stronę. No i teraz, które kręcenie zwycięży? No, siła tarcia jest przyczepiona na większym promieniu niż siła naszego ciągnięcia, siła nici. No zatem moment spowodowany przez siłę tarcia zdecydowanie przeważy nad momentem spowodowanym przez siłę
naszej ręki, czyli siłę, z którą nić to ciągnie. No i zdecydowanie szpula będzie się na ten sznurek nawijać. Kogo z Państwa to zaskoczyło? No chociaż jedną osobę, żebym wiedziała, że to miało sens. Cudownie. Bardzo się cieszę, czyli kilka osób zmyliło to ich intuicję, prawda? Możecie sobie spróbować zrobić to doświadczenie w domu. Jeżeli macie szpulę, to zróbcie ze szpulą. A jak nie macie szpuli, to zróbcie na przykład po prostu z rolką papieru toaletowego i zobaczcie, co będzie się działo wtedy. Czy to będzie tak samo, czy jakoś inaczej. Oczywiście najpierw pomyślcie i najlepiej się z kimś załóżcie. Tylko nie o jakąś grubą forsę, bo wiecie, to różnie bywa. No dobrze, czyli mamy zagadkę kolejną. Tam się wkradł błąd, więc szybko przeskoczyłam. To jest zagadka numer 3. Zagadka z kamieniem w łódce. Każdy pływa łódką i wyrzucał z niej kamienie. Po co to się robi? No to zaraz się okaże. No bo my mamy na łódce kamień i ten kamień z łódki wyrzucamy chlub do jeziora. Pytanie, co dalej stanie się z poziomem wody w jeziorze? Czy ten poziom wody wzrośnie, no w końcu kamień, chlub wpadł do wody, czy też zmaleje, czy po prostu się nie zmieni? No bo kamień tu, kamień tam, co to za różnica? Kto mówi, że wzrośnie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze, kto da więcej? No okej, okay. Kto mówi, że zmaleje? Raz, dwa, trzy... No tak, oni to tutaj się nie bawią, wiadomo, to już fizycy. A kto mówi, że pozostanie bez zmian? O, i tutaj widać, że przynajmniej są zaangażowani słuchacze. No dobra, no to czy ktoś jest w stanie to powiedzieć, dlaczego pozostanie bez zmian? Jaka jest intuicja wasza? Kamień tu czy kamień tam? No, kamień tu czy kamień tam, co to za różnica? A ktoś, kto podniósł rękę, że wzrośnie? Chcę powiedzieć dlaczego? No dobra, a kto nie ma pojęcia? No dobra, czyli wszyscy podnieśli rękę, okej. Okay. W tym przypadku, ponieważ tu widzę, o, tu jest rozważanie, okej, okay, to nawet lepiej, że tu mnie nie słuchają, tylko dyskutują, rozważamy ekstremalny przypadek. I to jest w ogóle taka technika dla młodych, to wam się przyda, dla tych, co tutaj są w liceum, to... Myślę, że nawet przy okazji matury czy dalszych problemów to jest fajna technika, którą warto czasem stosować. Wyobraźmy sobie, że ten nasz kamień jest bardzo mały, ale bardzo, bardzo ciężki. Czyli jak on jest na tej łódce, to ta łódka naprawdę jest zanurzona tak sowicie. Czyli ona tak, jak widać na rysunku, naprawdę większość z niej jest pod wodą, ale jeszcze nie utonęła, jeszcze się tam woda nie nalała. Oczywiście do mojej się nalała, ale no, wiecie, o co chodzi. No i teraz, skoro łódka z tym kamieniem poszła głęboko pod wodę, no to poziom wody naturalnie jest wysoki. No to teraz, co się dzieje, jak my ten kamień wyrzucamy, zanim on jeszcze wpadł do wody? No to nasz łódka poszła do góry, więc poziom wody drastycznie się obniżył, bo kamień jest w ogóle ani na łódce, ani w wodzie teraz. No czyli mamy zaznaczone zieloną linią, gdzie jest poziom wody teraz, czarną, gdzie był wcześniej. Teraz kamień chlub do wody. Kamień był bardzo mały. On po wpadnięciu do wody oczywiście spowoduje podniesienie się poziomu wody, ale czy ten poziom dobrnie do początkowego poziomu? No nie ma szans, prawda, bo kamyczek no to tak dosłownie tyci-tyci podniesie ten poziom, czyli finalnie poziom wody się obniży. Musicie przyznać, że z tym ekstremalnym kamieniem to jest zagadka trywialna, prawda? Ktoś teraz jeszcze ma wątpliwości? No nie. Czyli sposób jest dobry i pomocny nie tylko przy tej zagadce. No to jak już nam tak świetnie idzie, no to przechodzimy do następnej zagadki. Mamy takie dwa tory, jak na zdjęciu. To również jest fragment filmiku, który polecam obejrzeć w całości. Możecie sobie tutaj zrobić zdjęcie tego slajdu i później wpisać na YouTubie ten filmik. Mamy dwa takie tory i dwie kuleczki. Zakładamy, że kuleczki są identyczne, tory są również identycznie śliskie. No i my puszczamy te kuleczki A i B. O, tutaj, prawda? Z tego samego miejsca. No i robimy im wyścigi. Która z nich dojedzie do mety pierwsza?
czy to będzie kulka A jadąca po tym torze, który jest wyżej? Kto mówi, że to będzie kulka A? Kto mówi, że to będzie kulka B? O, a kto mówi, że będzie równocześnie? Dobra, jest zaangażowanie. I to jest takie zadanie, taka zagadka, zadanie, które też może się pojawić bardzo często na różnego rodzaju egzaminach, chociażby na maturalnym. I to jest tak, że każda z tych odpowiedzi ma jakieś uzasadnienie. Czy ktoś z Państwa ma dobre uzasadnienie na to, że wygra kulka A? Dlaczego A? No, krótszą drogę, no prawda, widać. Dlaczego kulka B? Cały czas jedzie szybciej. Bo ona tam gdzieś przyspiesza, prawda? No, ale ktoś powie, no dobra, ale potem zwalnia. To jest takie słynna negacja tutaj. A kto powie, że jadą równocześnie i dlaczego? Tam dlatego, że przyspiesza i zwalnia. Przyspiesza i zwalnia. Tam się jeszcze pojawia bardzo często takie uzasadnienie, że przecież jadą z tej samej wysokości na tę samą, więc tam coś z energiami. No dobrze, no to prześledźmy ruch tych kulek po prostu krok po kroku. W momencie puszczenia ich i dojechania do tego pierwszego uskoku będą jechały z tą samą prędkością, więc będą remisowały. Następnie kulka niższa zjeżdża troszeczkę, przyspiesza, więc ten dolny fragment pokonuje zdecydowanie z większą prędkością niż górna. Zgadza się? No dobra, i teraz dochodzimy do newralgicznego punktu. Jak kulka zaczyna się wspinać z powrotem na poprzednią wysokość i okej, ona tam przyspieszyła, tu wyhamowała, ale wyhamowała znowu do tej prędkości. Czyli kulka górna nie zdoła jej dogonić i finalnie mamy zwycięzcę. Ten i kilka filmików oraz kilka sytuacji ekstremalnych polecam Państwu prześledzić samemu i zastanowić się, w jakim przypadku na przykład ta sytuacja będzie nie taka, jak przedstawiliśmy. Czy kształt toru ma tutaj znaczenie, czy też nie? Zostawiam to do Państwa ciekawości wrodzonej, żebyście sobie porobili różne przypadki. No i na koniec mam jeszcze zagadkę bonusową. Jest to moja ulubiona zagadka, która już pojawiła się na jednym z maratonów, dlatego ja ją tylko tutaj przytoczę, a Państwa zostawię bez odpowiedzi. Mianowicie stoimy przed lustrem w niewielkiej odległości i rysujemy na nim obrys swojej twarzy. Bierzemy szminkę, jak mamy, jak nie, no to musimy pożyczyć od kogoś. I obrysowujemy na tym lustrze swoją twarz, tak jak ją widać. Następnie oddalamy się od tego lustra tak daleko, jak damy radę, żeby jeszcze sięgnąć ręką. I dokonujemy obrysu ponownie. Pytanie, może nie do końca co dalej, ale po prostu, który obrys będzie większy? Pierwszy, drugi, czy też będą tej samej wielkości. Z tym Państwa zostawiam. Oczywiście możecie próbować w domu, wręcz zachęcam do tego, żebyście próbowali. Odpowiedź na tę zagadkę znajdziecie w tym numerze Delty. Można sobie zobaczyć na stronie, można poszukać przed salą w numerach, ale widzę, że chyba się nie uda. Także trzeba znaleźć na stronie. Ja Państwu bardzo dziękuję za wspólną zabawę. Mam nadzieję, że nawet tymi przyziemnymi zagadkami przekonałam Was choć trochę, że warto szukać zabawy w fizyce tu i teraz po to, żeby stać się kimś takim, o kim będzie na przykład za chwilę, czyli laureatem Nagrody Nobla. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.